Witam. Dziś chcę Wam zaprezentować rozwiązanie, na które wpadłem w poprzednim roku i dogłębnie przetestowałem. Chodzi mianowicie o uchwyt telefonu, który ma być wykorzystany jako nawigacja motocyklowa. Głównym celem, który mi przyświecał, było mianowicie to, aby nie montować na stałe uchwytu, który musiałby być fizycznie zespolony z konstrukcją pojazdu. I z tego względu wpadłem na pomysł wykorzystania do tego celu telefonicznego uchwytu do biegania. Rozwiązanie to, można rzec, niskobudżetowe i daje możliwości do innego jego wykorzystania. W moim pojeździe sprawdza się to, można rzec, prawie idealnie. Prawie, no tak, gdyż montaż najlepiej wykonywać bez założonych rękawic, aczkolwiek jest to możliwe w takim wypadku do wykonania. Z racji braku standardowego gniazda do ładowania wykorzystałem do ładowania telefonu powerbank i tu kolejna uwaga, powerbank, który posiadam, wyposażony jest w dwa gniazda USB z prądem ładowania 1,2 A. W moim przypadku korzystam z gniazda 1-amperowego, gdyż telefon potrafi się w słoneczne, ciepłe dni nagrzać do sporej temperatury. Jak widać, to rozwiązanie nie powoduje jakichkolwiek ograniczeń w ruchach kierownicą. I tutaj przechodzimy do głównego mankamentu tego rozwiązania. Chodzi mianowicie o to, że jakkolwiek nawigowanie i obsługa nawigacji ręką bez założonych rękawic jest bezproblemowe, to niestety w moich rękawicach jest to praktycznie niewykonalne. To pokrótce wszystko, co chciałbym powiedzieć o tym rozwiązaniu. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do ich zadawania. No i oczywiście podzielenia się ze mną i wszystkimi oglądającymi swoimi patentami, bo takie na pewno macie. Tak więc w drogę. Pozdrawiam. Cześć.